Siema. Co jest grane? Kolejna wyprawa Wild Frost. Dzisiaj wypada nam Shademancers. I nasi liderzy do wyboru. 4 ataku, 8 życia. Nakłada 2 Frost. Nieźle. Aż 5 tur oczekiwania. Jest też 4 ataku, 8 życia tak samo. Tylko 3 tury oczekiwania, ale long shot. To zdolność, która jest... No w zasadzie tylko lider może ją mieć. Jest chyba jeden czy dwóch wrogów, którzy ją posiadają. Postać trafia wroga w najdalszej kolumnie. A nie w tej pierwszej. To może być wadą i zaletą. A 3 tury odnowienia to naprawdę dobrze. Jest też 1 ataku. 4 tury odnowienia, 1 ataku, wiadomo, mizernie. Ale atakuje wszystkich i nakłada 1 demonizacji. Ten jest potencjalnie najpotężniejszy. Sam fakt, że nakłada demonizację na cały rząd z jakimiś potężnymi przedmiotami albo innymi kompanami może być naprawdę niesamowite. Okej, weźmiemy tego. Nasz zestaw dzwonów. Ostatnio grywam takim. Ten dzwon jest, wiadomo, najgroźniejszy. Wiadomo. No w praktyce często tak jest. Ale powoduje, że rozgrywka jest ciekawsza, bo wrogowie nie zawsze mają takie zdolności jak, no, standardowo. Podobnie jest z Glumbel, który powoduje, że niektóre karty są słabsze, ale czasami niektóre negatywne efekty mogą być pozytywne, tak? Tak naprawdę, zależy od karty. Więc krótko, Blink Snail, Tyrant, Dread, Gloom, Lost Hand oraz Gobbler. Ten zestaw dzwonów. I z tym zestawem zdolności Little Gazi chyba jest najpotężniejszy. Często biorę Little Gazi grając Shademancers. No bo to taka oczywista synergia. Ale teraz się łączy aż z dwoma efektami, które ma nasz lider. Więc... Dobra rzecz. Battle. Ten ma 8 pancerza. Nie pomoże mu to za wiele. Jako że mamy atak obszarowy, możemy wezwać kolejną falę. Dobrze. Mam combo razy 3. O nie. Zapomniałem. O tej zdolności. Śmierć daje sojusznikom 1 zdrowia. O. Oczywiście to drobiazg. Tutaj mamy jedno z bardziej upierdliwych zdolności, które dają amulety losowe. Amulet Tygrysa. Po otrzymaniu ciosu zyskuje 1 kłów. W początkowych walkach kły są bardzo niebezpieczne. Tak jak teraz. Jeżeli nie uleczę Gaziego, to on zginie od tego jednego kła przy ataku. Więc w sumie nas trochę poturbowali. Goblink. Combo. No i teraz już jest lightowo. Atak za 3.
No i demonizacja w całym rzędzie jest bardzo potężna. Okej. Okay. Dwóch kompanów na start. Bierzemy. Jest mimik, ale ma aimless. Trafia losowy cel. To czasem jest użyteczne. Berry Basket. Oraz Azul Skull. Weźmiemy Berry Basket. Niby nudna opcja, ale ta karta jest bardzo dobra. Bardzo dobra. W szczególności, jeżeli gramy Shademancers, mamy cienie, które tracą życie przy ataku. A popro tracenia życia przy ataku, Barry Sys lubi tracić życie. Przekazuje sojusznikom. Jest też Tusk oraz The Baker. Tusk daje 3 kolce sojusznikom. To się dobrze łączy z demonizacją, choć nieintuicyjne to jest. Także z kartą, którą zgadzaliśmy przed chwilą, czyli koszykiem z jagodami. The Baker. To jest dziwna postać. Bardzo. Nie wiem, w jakiej talii by się sprawdził. Więc Bersys albo Tusk. Niech będzie Tusk. Zobaczymy, czy uda się może stworzyć talię opartą na kłach. I jest Taiga. Perfekt. Okej. Okay. Jest Taiga. Więc mamy plan. Uba Bear zginie od noży. Tutaj ten atak jest za 4. Jako że atakujemy cały rząd, to ja przyzwę kolejną falę 2 tury wcześniej. Ach, i ten kurde ma kły. Ugh. To co, mam zaatakować ten dolny rząd? Okej, okay, Little Gazi umożliwia nam zabicie tego goblera z przodu. Już w tej turze. To natkuje za 4. Ten się tu rozbija o kolce. Podłożymy Yunyuna. Czy chcemy ekstra złoto, czy wolimy spowolnić któregoś z tych wrogów? Czemu nie? Poradzimy sobie. Więc teraz. Ten ma 3 kłów, ale możemy sądzę zaatakować tutaj mimo wszystko. Bezpiecznie. To da nam combo. Ten zginie. Użyjemy Berry Basket już teraz. Te 2 punkty leczenia jeszcze się przydadzą pewnie. Znaczy 2 punkty zdrowia ekstra. Taiga na samym dnie talii. Gobling. Taiga ma 5 kłów na start.
jest świetną postacią do tego, żeby przyjmować na siebie efekty negatywne. Znaczy głównie śnieg, tak? Śnieg nie wpływa na kły. Przeciwnie się do Smackback. No i tyle. Trzy obrażeń. Co to za ścieżka? Świeczka Azula. No to raczej nie będzie talia wokół Overburn. Ale... Nietoperek? Czy tam... Znaczy... Licz to jest... pijawka. A wygląda jak nietoperz. Trochę, więc... Niech będzie macka pijawki. To może być zarąbiste z tym, co już mamy. Zabijanie wrogów. Pasywnie. Jest też Demon Heart, które można użyć demonizację, to nie jest takie aż na cenne, albo możemy użyć aż za 9. A weźmy to. Rzadko mi się zdarza tą kartę użyć. Tutaj mamy dwóch kompanów na tej trasie. Chcemy aż dwóch kompanów zobaczyć? Nie. Mam już cel, tak? Talia wokół kłów. Więc pójdziemy tędy. Tu sklep jest. Zawsze warto odwiedzenia na samym początku. Frostbell. Tej karty chcemy ile się da. Kopii. Redukcja ataku to najlepsze, co możemy mieć w talii, jeżeli opieramy się na kłach. Raspberry Charm. Wyśmienite w naszym liderze. I tutaj mamy Frostbloom. I najpotężniejsza karta Shademancers. Blank Mask. Można skopiować lidera, albo Taiga, albo Task. Ale wtedy nie kupimy korony. Ale ta karta jest tak niesamowicie obłędna, że warto. Tutaj możemy mieć drobny problem, jeżeli nie bierzemy Taigi wcześniej. A skopiowanie lidera to też dobra rzecz. Teraz zagramy Task i od razu mamy 3 kłów. Frostbloom na Porcupine. Teraz Porcupine zginie. Ale zada 0 obrażeń. Ten zatokuje za 3. Tą kopię lidera damy naprzód. Czy możemy kogoś tutaj pospieszyć? Żeby zrobić różnicę w tej walce? Nie widzę takiej opcji. Dobra. No, nasz klon lidera prawie zginął, ale już swoje, że tak powiem, zrobił. Teraz przywołamy Taigę. I boss jest już prawie załatwiony. I w tym miejscu jawkę. O! I nie zauważyłem, że ten ma amulet. Przyspieszam czas aktywacji. No cóż. Redukcja ataku. To w sumie nie ma znaczenia, gdzie
ma znaczenie w tym rzędzie. Kiedy lider, czy lider boss i goblin nie zyskają ataku tego gościa, bo ginąc miał 0. I teraz Piawka. Nie chcę, żeby Piawka zginęła, więc nie może uderzyć Tajgi. Ten mam atak za 2, 1, minus 1. Równie dobrze może być w ten sposób. Możemy też bossa zabić nożem. Chcę bossa zabić nożem. To możemy zrobić tak. Nie chcę, żeby Piawka zginęła. Dobrze. No i teraz już lajtowo. Możemy wstawić tutaj oboje. Demonizacja jest naprawdę świetna z kłami. Przeciwnik sam atakuje i zadaje sobie podwójne obrażenia od kłów. No to już nie ma znaczenia. I proszę, 5 zdrowia mu zostało. Znikąd. No i teraz zginie tutaj. I zginą tutaj. Ha. Tamci nie zaatakowali, tylko od razu uciekli. No nic. Nie wiem dlaczego. Straciliśmy tyle złota, ale... idzie nam świetnie. Więc nagrody. Amulet krytyczny. Kiepski. Plus 5 zdrowia. Dobre. Minus 1 odnowienia dzwonu dobierania. Bardzo dobre. Numlin dwóm kartom. Też bardzo dobre. Aczkolwiek mam w tej chwili aż 5 sztyletów. Którymi byłoby to takie sobie. Ten dzwon jest kiepski. Aczkolwiek dwie Blank Mask to nie byłoby złe. Jest też oczywiście korona. Ale przeklęta. Co nie jest wielkim problemem. Jeżeli użyjemy korony na Blank Mask przeklętej, to nic się nie zmienia. Więc bierzemy koronę. I pytanie, czy chcemy gwarantowany bonus? Czy liczymy na szczęście z Numlinem? A spróbujemy. Oby nie trafi na dwa noże. Okej, okay, bardzo dobrze. Butelka z zamiecią. I ten dzwon. Ekstra, ekstra. Więc koronę na Blank Mask. Bardzo dobrze. W takim razie. Mając takie karty z Numlinem, Shade Sculptor jest mega, mega atrakcyjną opcją. Tym bardziej, że przed nim jest sprzedawczyni amuletów. Nie możemy wydać za dużo złota, bo niebawem jest sklep, który musimy chociażby kupić część wazy. Mamy Sun Charm. Redukcja czasu odnowienia o 1. Jest też atak obszarowy, ale to na niczym tutaj nie działa, tak naprawdę. Oraz Cake Charm. Który byłby ok. To jest dosyć tani, nie wiem dlaczego. Według mnie ten amulet jest niesamowity. Raczej dam to naszemu liderowi. Na Tajdze to nie robi aż takiej dużej różnicy. Bo... przyspieszy nie jej, tylko zwiększa ilość zębów, ale no.
Nie wpływa to tak znacznie to, ile obrażeń zadaje, niż przyspieszenie postaci, która normalnie atakuje. Shade Sculptor. W takim razie, jeżeli chcemy być mega ostrożni, to kupimy Blizzard Battle. Możemy skopiować też Blank Mask, ale ta karta nie jest jakoś bardzo dobra w dużych ilościach jednak, bo nie będziemy mieli miejsca. Skopiowanie którejś z kart nakładających Frost to też dobry pomysł, ale ta karta uratuje nas w jakichś krytycznych sytuacjach na pewno. Zobaczmy, co nam oferuje sklep. I jest fragment wazy. I możemy kupić jeszcze Skull Muffin. Co w naszej talii jest? Nawet nie bezużyteczne, tylko negatywne. Więc to wszystko. Pytanie, czy używam tego na lidera, czy poczekamy? Może się trafi jakiś jeszcze potężniejszy kompan. Ta walka, The Spice Mokos. Problem jest taki, że my nie atakujemy za dużo. Tych wszystkich małych stworków załatwimy kolcami. Ale jak załatwimy bossa? Możemy go spowalniać. Oczywiście. Nic, zostawimy ten amulet. Sądzę, że nie zrobi on ogromnej różnicy w tej walce. Tylko nie dobraliśmy naszych kolców. Ale jest... maska. Pijawki. Kazi. Tu zredukuję obrażenia o 2. No to nie było najlepsze dobranie. No nie powiem. To, że to nam przedmiot ma dodatkowy punkt zdrowia. W sumie nawet jest tam na rękę. Może powinien był przytasować rękę. Natokuję za 4. Zamijemy go ostrzem. I po tym. Tego mamy z głowy. Ok, mamy Tajgę. Ten ma plus 2 ataku. Ten wysysa życie. Dobra. Tu możemy dać jeden zdrowia w całym rzędzie. I teraz uleczyć wszystkich. A możemy temu zredukować atak do 0. Jeżeli tego dam tutaj, to jeszcze więcej wyciśniemy z tego leczenia, bo wszyscy są ranni.
Na tylko za 4, to może warto go zabić teraz mieczem. Okej, eksplozja. No i nasze butelki z Numlinem były na samym dnie. Więc tego spowolnimy na razie. Tego zabijemy. Task. Jest król Moko. Tego zranię. Wytel Gazi musi chyba tutaj zginąć. Trzeba będzie spowalniać bossa. Szkoda, wygląda dobrze. Sądziłem, że można nie starczyć obrażeń. A ta demonizacja... Ta demonizacja jest, kurde, bardzo znacząca. O! Spoko. Tak więc, nowa karta, będzie to Totem of the Goat z atramentem, Zumlin Nest, dobry, jeśli mamy mało koron, a mamy mało koron, oraz Heartmist Station, które w defensywnej strategii jest bardzo dobre. Znowu, możemy mieć problem z miejscem na planszy. Jest to też dobra karta na to, żeby dać jej Numlin. Mam mało pieniędzy, a usunięcie kart stali bardzo się przyda, więc wybierzemy tą dolną ścieżkę. Jeden losowy amulet. I to jest amulet truskawki. Po konsumpcji karta daje całej drużynie plus 2 zdrowia. Bardzo fajne. Możemy to dać na Blank Mask, ale w tej chwili tylko lider uzyska tą premię oraz jego kopia. Albo na Leech Mask. Dobrze. Tego nakarmimy dwoma ostrzami. I The Woolly Drag. Sądzę, że nie ma co czekać. W tej walce sądzę, że to zrobi różnicę. Wrogowie zadają duże obrażenia. Mają duże zdrowia. Z tym jeszcze bym poczekał. Plus, jeżeli skopiemy lidera, to wiadomo, wszystkie amulety na nim zostają. Wiadomo. To wcale nie jest oczywiste. Ale jeśli nie wiedzieliście, tak to działa. Więc wszystkie efekty są wiernie powielane, poza negatywnymi. To jest drobna zmiana, którą wprowadzili w ostatnim patchu. The copy will lose all negative status effects. Co było problemem, jeżeli przeciwnik ma na przykład Overburn i robiliśmy jego kopię z jednym życia, to od razu eksplodował. To było bardzo niefajne. Okej, dobraliśmy dwie karty z Numlinem oraz Task i Gazi.
Ten ma amulet Fury. Nie wiem, czemu to jest słodka żabka. Plus 4 ataku. Gdy jest sam. Ogromna różnica. Atak co 2 tury, a co 3. Tego możemy spowolnić. I 2-2 ostrza to nic nie robią, więc od razu dobieram nową rękę. I nasz bohater ma świetną synergię, że tak powiem, z samym sobą. Tak się dobrze składa. Taiga. Teraz jest sam w zasadzie, atakuje za 7. Jeżeli przyzwę kolejną falę, to zredukuje to obrażenia, jakie zadaje. Ale nie spieszy nam się aż tak bardzo. Więc wstawimy tutaj Yunyuna. Tylko by zginął. Ponadto w tej sytuacji wiemy, kogo on pożre. Chyba jest tylko jeden cel. Dobrze. Martmy Station. Wzorowo. Teraz. Taiga tutaj. Gazi może przyjąć jeden cios. Naszego bohatera pospieszymy troszkę. Bardzo dobrze. I Ulidrek już jest praktycznie martwy. To jest odrobinę złota. Grombel zginie od cierni. Kłów, cierni, jakkolwiek to zwać. Tutaj też zginą. Nie mogę wezwać kolejnej fali, więc mogę równie dobrze zamrozić goblinga. I zakraść jeszcze trochę pieniążków. Dobra, teraz. I tu atakujemy górny rząd. Dobrze to widzę. Możemy już preemptywnie zredukować atak bossa. I jeszcze dodatkowe 4 złota, czemu nie? Ta pijawka na końcu walki to już wiele z nich działa, ale czemu nie? Boss atakuje za 0. Wystawimy postaci z kolcami, które nam nie przeszkadza. To mnie przeszkadza to, że zostaną pokryte śniegiem na długo. Oj. To był błąd. No i to już jest koniec. Nie. To już jest koniec. Okej. Nie było to dla mnie w ogóle intuicyjne, że taka talia oparta głównie na kolcach może się sprawdzić. Ale zaskakująco działa. Dobrze. Jeszcze jeden kompan by się przydał. Zamiast Gaziego. Który nie jest zły, ale na pewno się trafi trudniejszy. Miejmy nadzieję. Bonnie, Chikichi, Devicro. Bonnie jest po prostu w sam raz. Więcej leczenia. Devicro. Ponadto zredukowane zdrowie.
Nie poświęcamy w ogóle stronników. Chikichi, najlepszy kompan do poświęcania. Też żadnej synergii nie mamy. Więc Bonnie zamiast Little Gazi i Shade Sculptor. Możliwość skopiowania karty. Muszę pomyśleć. Spójrzmy na talię jeszcze raz. Możemy skopiować Blank Mask. Jednak mówiłem, że nie będziemy mieli miejsca. A skopiowanie najpotężniejszej postaci zawsze się na to miejsce znajdzie. Jeżeli damy temu dodatkową truskawkę, no to ta karta jest jeszcze lepsza. Rzecz jasna. Let's go. Teraz przydałaby się korona. I rzecz jasna wadza. Ponadto jest Bone Scraper, który daje jeden rupieć, to nie. Bipop. Tygrys. Mając dwie maski, no to już nie będziemy mieli miejsca na więcej stronników. Póki zanim zapomnę, dam Tajdze koronę. Więc możemy zainwestować w losowy amulet. Coś dobrego. Amulet Mima. O Boże. To jest najbardziej odjechany amulet, ale jest tak nieprzewidywalny, że możemy postać w zasadzie pogorszyć. Zastąp wszystkie efekty efektami losowego kompana swojego składu lub rezerwy. Oczywiście, gdyby to nie było napisane, że rezerwy, to można by dać wszystkich do rezerwy poza jednym i mielibyśmy pełną kontrolę. Jeżeli bym użył tego, dajmy na to, na task, mógłby zdobyć zdolność Taigi, Bonnie, Anaya albo Gaziego. W naszym składzie nie jest to warte nakładania na kogokolwiek. Mamy dobry zestaw umiejętności. No nic. Innym razem. Na pewno chciałbym jakąś wyprawę wrzucić, w której udało nam się coś odjechanego ukręcić z tym amuletem Mima, ale to nie dzisiaj. Więc skopiowanie Taigi to też jest, że tak powiem, znośny pomysł. A nasz lider jest nieco potężniejszy. Kiedy braliśmy nasze numliny. Spowolnienie. Jakoś tak. Tego nie chcemy na razie ranić. Można by dać tylko Taigę do jednego rzędu. Do górnego. Wtedy shooter trafi on 3 razy. Ale niekoniecznie chcemy, żeby uzyskała aż tak dużo trucizny. Więc jeżeli Union trochę oberwie, to nie szkodzi. Tak samo nie chcemy, żeby pijawka została zwolniona na tym etapie kłami. Okej, Union trzymał wszystkie ciosy. No cóż. Teraz jest Task oraz Blank Mask, jeszcze jedno. Kogo chcemy skopiować? Chyba skopiujemy jeszcze raz lidera po prostu, nie? Ten zginął od cierni. Teraz shooter zginie od jednego ciosu zadanego Taidze. Ten ma 13 życia, więc już nie ma problemu. To pospieszymy tego.
Okej. Czemu myślałem, że druga pusta maska to zły pomysł? To jest błędna karta. Dobra. Nawet nie musimy zagrywać Bonnie. I tu powinien mu wezwać następny rząd. Znaczy następną falę. Nie? No to już nie ma znaczenia w zasadzie, co ja zrobię. Oj, nawet pijawka przeżyła. Kombo razy 6. Plus 3 kłów na start. Dobieranie plus 1. Opóźnienie przybycia kolejnej fali plus 1. Tego nie potrzebujemy. Przywróć 3 życia po zabiciu. I dzwon nieskończoności. Który nie jest aż taki użyteczny. Na pewno bierzemy ten dzwon. A stąd? Jako, że poczuliśmy w pełni wykły, to jesteśmy zobligowani, żeby wziąć ten amulet. Nie? Muncher. Okej, bitwa z krabami. W tej bitwie może lepiej byłoby skopiować Taigę, gdyż Taigę zupełnie niegroźna jest ta mgła. Jednak jest ona dosyć kiepska na pozostałych przeciwników. Z drugiej strony może jedna wystarczy. A skopiujemy lidera. Tak. Jest Bonnie. Ten ma, kurde, podwójny atak i aimless, co jest bardzo, bardzo niedobre dla nas. W związku z tym... Nie przywołam nikogo. Do tego rzędu. Ja nie zginę po prostu od atakowania Taigi oboje. Ale mogę przywołać Uniona. Bo i tak Bonnie zdejmie z niego tą mgłę, jeśli otrzyma. No tak. Mam dwie karty, które mogą zlikwidować te wszystkie negatywne efekty. Więc dwa razy trafił Uniona i nie zginął. Odrobina niefortunne. Mogę też skopiować Bonnie. Żeby mieć maksimum leczenia. No jest jakaś opcja. Pijawka.
A spróbujmy. Spróbujmy. Co mi tam? Okej, ten zginie od kolców. Tego zabijemy mieczem, ostrzem, whatever. Nałożyłem Lumin na Boni, leczy nas o 4, więc nasz skład jest praktycznie nie do zdarcia. To bym dał Juniona tutaj, po to, żeby został zabity i mógłbym wtedy wstawić task na jego miejsce. Mam już dużo leczenia, byłby lepszym celem na Lumin. A! No tak! Oj, ta pijawka z ekstra na kraby. Oni mają mało życia, a dużo bloku. No nic. Nic nie poradzę. Nowa ręka. No, teraz zginie, prawda? Teraz zginie. Taiga naprzeciwko Barstera. To nie ma znaczenia. Nic. No to ta walka w sumie będzie bardzo prosta. Jednak trochę może długa. Oj, tu nawet. Trochę może będzie długa. Ja nie chcę żadnej z tych kart. To nie będzie nam potrzebne. Oj, tego niepotrzebnie w sumie atakuje. Nasz skład jest nie do zabicia. Temu nałożylibyśmy demonizację. Teraz możemy go wykończyć w kolejnej turze. Pewnie nam się bardzo przydał, no ale jest to ekstra złoto, to czemu nie? I 30 obrażeń od kłów. Dobra, jedyne wyzwanie, jakie zostało, to jak pobić finalnego bossa, mroźnych strażników, do których taka strategia może nie zadziałać. Nie wiem, czy mi się kiedykolwiek udało. Taką w pełni defensywną pasywną w Natalią to wygrać. Teraz pospieszę bossa, żeby sam się zabił. Nie wiem, czy się uda. Na pewno idziemy tędy.
dwie karty usunąć. Jest to Tarblade oraz... W sumie reszta kart jest okej. Okay. To jest karta podstawowa, rzecz jasna, ale możliwość przewołania stronnika w dowolne miejsce jest nieoceniona przez całą grę. Jest Tiger Skull. O, możemy zabić sojusznika, by dać po stałym w rzędzie plus 3 kłów. Nie mamy stronników, którymi możemy spamować. Jest też Berry Blade ze zredukowanym atakiem przy pierwszym ciosie, więc pierwsze użycie jest bezużyteczne. A to bardzo dobra karta właśnie w tego typu talii, bo i leczy i zadaje trochę obrażeń. Zapomniałem w ogóle o tym. Na pewno amulety nas interesują i korona. Plus 2 do ataku. Bardzo dobry amulet, ale... Dla nas jest po prostu ok. O, plus jeden śniegu. To co innego. Oraz plus jeden ataku. Bardzo dobry zestaw amuletów. Możemy dać na lidera śnieg. Co pozwoli nam prawie zneutralizować jeden rząd. Jeżeli damy mu lumin. Teraz plus 2 ataku. To na jakiś przedmiot musimy użyć. Mamy jeszcze pieniądze na... No to Tiger Skull. To nie jest dobry pomysł. Może faktycznie wezmę to Berry Blade. Dziwny wybór, ale... Przyda się. W takim razie plus 3 kłów. Niech będzie tajga. Battle Charm. Można dać to na Berry Blade. O, perfekt. To teraz ta karta nie jest bezużyteczna. Przy pierwszym użyciu leczę, dodaję 3, a potem 7. Bardzo dobrze. I korona. Możemy użyć korona na drugą maskę. Albo na wazę z luminem. Na wazę z luminem. Teraz trzeba będzie to zrobić. Nasz bohater teraz co... z efektem lumin co 3 tury nakłada 2 śniegu na cały rząd i 2 demonizacji. Tak wygramy tą ostatnią bitwę. Okej. Bardzo dobrze poszło. W takim razie nie można mieć lumin na dwóch kartach. Clears when lumin is applied to another card. Nie można. Jak skupimy lidera z luminem, to lumin zostanie tylko na jeden z nich, chyba na tej kopii. Przekonajmy się. Został na oryginale. No dobra. Tego jeszcze nie widziałem, że ten strażnik przywołał jako pomocników wszystkich trzech. No, wszystkie trzy wynalazki, jakie są w tym jego składzie. Dziwne. Ale nie jest niemożliwe. Ponieważ ma Ice Forge, nasze ataki na razie zadają wszystkie 0. A nakładają dużo śniegu. Nałożymy śnieg tutaj na dół.
minus 2 ataku. Ale dziwne. Nie chcemy, żeby na razie boss otrzymał obrażenia. Zrobimy tak. I możemy go tutaj spowolnić jeszcze. Ale trzeba to zniszczyć jak najszybciej. Ale głupie. Ale głupie. Dobra, mogę to w końcu zniszczyć. Teraz nie jest problemem, że boss otrzyma obrażenia. Bo możemy resztę tego siomku szybko wykończyć. Ta pijawka 31 ataku. No nie fajnie. Okej, ten amulet w śniegu uczyni nas praktycznie nie do zabicia. Nawet nie jest potrzebne. Jedyny problem taki, że nakładanie śniegu ma trochę kontrsynergię z kłami. Gdyż jeżeli przeciwnik nie atakuje, no to są, nie są użyteczne. Ale granie na zwłokę to nie jest problem. Problem się pojawia tutaj, jak boss atakuje za 31. Ale jak teraz zaatakuje, Taiga go wykończy. I nasz lider chyba trzykrotnie wykończy resztę. No dobra, damy jej zginąć. Zrobiła swoje. O nie, Uba Bear. Zrobiła swoje. Tego 14. Oj, ten Bearblade to była dobra inwestycja. Teraz damy Lumin na task, co da wszystkim więcej kłów. Dobra. Bezproblemowo.
Więc zdrowie lidera plus 6. To jest fenomenalne, bo lidera kopiemy. Plus 2 przedmiotom w talii. To może być pomocne. Powinien naładować dzwon na początku, też dobre. Odesłanie kompana. Nie, bo nie będziemy nikogo odsyłać. Ten gwarantuje nam, że pierwsza ręka będzie solidna. Mamy karty z Numlinem, aż 3. Co pozwala nam zagrać czasem aż 4 nawet karty w pierwszej turze. Teraz tylko rozstawienie. Większym problemem będzie... Frost Jailer, prawda? Tu nie jestem pewien, jak należy to zrobić. Na razie porozmieszczajmy nasze postaci. Ten rząd zostanie teraz zamrożony. Wszyscy praktycznie permanentnie poza Frost Lancer. Więc musimy zadbać o to, żeby tutaj nas nie wykończono. Frostbell plus Frostbloom zmniejsza atak Frostbombera aż do zera. Mogliśmy dobrać kolejną rękę już na starcie, ale w sumie te wszystkie karty były nam potrzebne. Też chciałbym zagrać. Teraz, Blank Mask. Nie wiem, w którym miejscu to zostanie przywołany ten bohater. Nie wiem. Chyba w tym miejscu, gdzie teraz stoi. Co w sumie nie jest problemem, prawda? Czy jest? Trudno mi powiedzieć. Jak to działa? Jak mam się przekonać, nie? Okej. To się zamieni miejscami. Oj, i nie przegapiłem, że tą kartę z Numlinem straciłem. Poprzez Frost Muncher. O tym nigdy się nie pamięta, a to jest najmniej istotny z tych wszystkich strażników. Teraz już zapomniałem o tym, że niszczy kartę w ręce. Żadna z kart, które mam w ręce, nie robi tej wielkiej różnicy. Tych nie możemy trzech zagrać. Więc zagramy tą butelkę. Ten może zginąć niebawem cierni. I dobierzemy nową rękę. Więc to był drobny błąd z mojej strony. Teraz, to na to jest za 7. Nie chcemy, żeby Bonnie zginęła, chociaż ona nie jest tutaj krytyczna, więc użyjemy to tutaj. Dobra.
Teraz. W zasadzie chcemy, żeby otrzymywali ciosy Taiga oraz kopię naszego lidera. To możemy tego na razie spowalniać. Chcemy, żeby zaatakował. Aha, no tak. Dobra. Teraz Berry Blade na Frost Bomber. To zadaje 14 obrażeń, lecz Tiger do pełna. Mamy miejsce, żeby przywołać. Jawkę. Chociaż z tymi efektami mrożącymi to na tej wiele nie zdziała. Wygląda na to wręcz, że zginie od razu, nie? No, a przynajmniej się pozbyliśmy jej z ręki. Uda się wcześniej, więc Frost Bomber tutaj ginie od tego ataku. Tego nie da się przegrać, tak? Niepotrzebnie może się zastanawia nad tymi zjami. Ta piewka tutaj nic nie działa. Może nawet pospieszać przeciwników. Wcale jest takie głupie. Spowolni naszego lidera. Po to, żeby on nie spowalniał tych gości. Ja wiem, że to wygląda niedorzecznie. I teraz możemy przełożyć Lumin na Task. Trochę więcej cierni. Uff, whatever. To jest 34 obrażeń. Więc on tutaj zginie. Dobra. Gdyśmy nie zdobyli tego amuletu dającego śnieg, ta bitwa byłaby kłopotliwa, ale w tych okolicznościach... Żaden problem. Cholera. Szkoda, że nie mogę przestawić Taigi. Nic na szczęście, że będą atakować za 4 i w ten sposób musimy to wygrać. Tam to jest to Berry Blade. To była w sumie zajebista inwestycja. I gotowe. Proszę, talia oparta na... w dużej mierze na kłach. Akcji. There you go! Ale nie oszukujmy się. Blank Mask jest tak obłędne. Mogliśmy naszego wykoksanego lidera sklonować dwukrotnie. Wykoksanego. To jest nic pomiędzy innymi mega postaciami, które da się w tej grze, tak powiem, stworzyć. Ale w ostatniej walce ta kombinacja zdolności przepotężna. O! I osiągnięcie maski pijawki. Bardzo fajna karta. Bardzo fajna karta. Może nie jest tak bardzo synergetyczna jak inne, ale i nasza
talia jest defensywna i gramy na zwłokę, to ta pijawka może sama wykończyć wiele słabych przeciwników. Po drugiej stronie pola bitwy. No dobra, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. I widzimy się w kolejnym wideo. Na razie.